Przyszłość w twoich rękach to jest projekt, który ma na celu pomaganie więźniom po powrocie do wolności i tym projektem właśnie zajmują się nasi goście. Dzień dobry, Karolina Białobrzewska, studentka zarządzania i filologii rosyjskiej, Piotr Kasprzak, student ekonomii. Dzień dobry. W towarzystwie osoby bardzo nam tutaj potrzebnej do dyskusji o temacie w ogóle, Agnieszka Kwiatkowska, wychowawca w areszcie śledczym w Radomiu. Kochani, chyba zacznijmy od gratulacji, bo już na stole są nagrody za to, co robicie. Wyjeżdżacie niedługo do Los Angeles po to, żeby się pochwalić tym projektem tam. Powiedz dokładnie, Karolino, co ten projekt zakłada. To jest projekt skierowany do więźniów. Dostrzegliśmy problem w tej grupie docelowej i stwierdziliśmy, że bardzo fajnie byłoby stworzyć coś, co pomoże im później odnaleźć się na rynku pracy po wyjściu z więzienia. Jak się pojawia taka dziewczyna jak ty wśród osadzonych, to... Co słyszy? Może powiem tak, oni się zachowują, mają granice, czują te granice, nie przekraczają ich i to jest bardzo fajne i bardzo motywujące również dla mnie, jak dla moich koleżanek. Natomiast myślę, że z większą sympatią jesteśmy troszeczkę odbierane. No oczywiście, że tak. A Piotr, ty, student ekonomii, co cię zaciągnęło do więzienia, do takiej pracy socjalnej w zasadzie? Było to ciekawe, chciałem tak naprawdę zobaczyć, jak to jest. Nigdy nie chciałbym tam trafić. Z drugiej strony byłem ciekawy ludzi, którzy tam są, ale byłem też ciekawy pracy i tego, jakie tematy tam podejmowaliśmy, bo my podejmujemy tematy głównie ekonomiczne, związane z przedsiębiorczością. Rozumiem, czyli ty jesteś na właściwym miejscu. Mm-hmm. Tam, jako, mam nadzieję, że tak. Student ostatniego roku ekonomii, tak? Drugiego roku tak. Ekonomii. Pani Agnieszko, zastanawialiśmy się też nad tym, bo przecież z osadzonymi pracują profesjonaliści, psychologowie, osoby, które doskonale wiedzą, wychowawcy, tak jak podejść takie osoby, czy tak młode osoby, wolontariusze, ktoś, kto przychodzi z otwartym sercem, mają większą siłę przebicia niż zawodowcy? Nie wiem, czy mają większą siłę przebicia, ale na pewno są bardzo mile i chętnie widziani. Ja pracuję w areszcie śledczym w Radomiu, my też mamy doświadczenia w pracy ze studentami. Nasi studenci z pedagogium, z Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie prowadzili program taki psychospołeczny dla osadzonych skazanych na 25 lat i dożywocie. Ten program nazywał się Rozmawiam, Słucham, Czuję i też im świetnie to wychodziło. Mhm. Także jesteśmy otwarci na wszystkie instytucje, wszystkie stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe, studentów, wszystkie rzetelne osoby, które mogą chętnie pomóc w procesie resocjalizacji. Chętnie korzystacie z pomocy, jak rozumiem, tak? Zdecydowanie. A czy zauważyliście jakieś efekty tej waszej akcji? Tak, efekty są. Dwa lata temu to jest taki nasz największy sukces właściwie, którym możemy się chwalić wszędzie, wszech i wobec. To jest więzień, który zgłosił się do nas o pomoc w założeniu własnej działalności. I pomogliśmy mu stworzyć biznesplan, zrobiliśmy wszystkie analizy rynku i wypadło to naprawdę rewelacyjnie. Działa. Zatrudnia nowych pracowników. Tak, do dzisiaj funkcjonuje ta firma i świetnie sobie radzi. Czyli to był więzień, który już opuścił areszt, tak? Jak rozumiem? Tak, ale uczestniczył w naszych szkoleniach i z naszą pomocą udało mu się założyć firmę. Aha. Ale to jest ten jeden przypadek, czy są następne jaskółki wiosny czyniące? Tak, są jeszcze przypadki, ponieważ dostajemy potem po szkoleniach, kontaktują się z nami niektórzy więźniowie i proszą na przykład o pomoc w stworzeniu biznesplanu, zweryfikowaniu na przykład CV listu motywacyjnego w momencie, kiedy starają się o pracę, także... No i teraz z waszymi sukcesami lecicie do Los Angeles za parę dni, bo Los Angeles, Kalifornia. Podekscytowanie. No właśnie, na Oscary, chcecie następną statuetkę w tym stylu. Po co tam lecicie? Lecimy zaprezentować to, co robimy, bo to nie są tylko więźniowie, to są też inne projekty. Będziemy rywalizować z studentami z 40 innych krajów świata. O tytuł studentów przedsiębiorczości, właśnie studentów przedsiębiorczości. Będziemy prezentować 4 projekty jeszcze. Mam nadzieję, że dobrze wypadniemy i będzie dobrze. My też mamy nadzieję. Pani Agnieszko, trzeba za nich trzymać kciuki, co? Oczywiście trzymamy razem ze wszystkimi waszymi wychowankami. Jak już zostaniecie tam tak utytułowani, to jednak wróćcie i róbcie dalej swoją pracę, bo myślę, że będą tacy, którzy na nią cały czas czekają. Myślę, że tak. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za spotkanie.